Tydzień temu 3-1 w Widzowie, dzisiaj mecz u siebie, a jednak tylko 0-0. Jest rozczarowanie czy zadowolenie? Jak to jest? Derby się rządzą zawsze swoimi prawami, także jak zwykle było bardzo dużo walki pomiędzy zawodnikami z Mokrzeszy i z Krasic, a jak czasami jest za dużo walki, to wychodzi remis, także 0-0 trzeba przyjąć szacunkiem, bo obydwie drużyny miały swoje szanse. Mokrzesz jest taką, można powiedzieć, wyjątkową drużyną, która ma w składzie wójta swojej gminy. To jest sytuacja wręcz bez precedensu na skalę ogólnopolską. Ma to wpływ na boisku, ta relacja między wami, zawodnikami? Na boisku nie ma wójta, na boisku jest Tomek Gęsiarz, także nie ma żadnego wpływu i myślę, że chłopcy zupełnie się nie stresują tym, że gra z nimi wójt. Ale inwestycje dotyczące klubu w Mokrzeszy w najbliższym czasie będą finansowane przez Urząd Gminy. Tak jest. Klub Iskra Mokrzesz pozyskał pieniądze w ramach Partnerstwa Północnej Jury, pieniądze unijne na budowę trybuny mobilnej. Myślę, że bardzo potrzebnej temu klubowi, bo jak dzisiaj żeśmy widzieli, mnóstwo kibiców, także będą mieli gdzie sobie spokojnie usiąść i pokibicować swojej drużynie. Mówiliśmy właśnie już, że te derby to jest wyjątkowe wydarzenie. No i dzisiaj nawet gdyby te trybuny były, to pewnie miejsc siedzących dla wszystkich by nie starczyło mimo wszystko. Te derby można porównać tylko do El Clasico, Barcelona, Real, także myślę, że miejsc na pewno by brakło dzisiaj.